Przewlekła na prezydenta Andrzeja Duda o złożenie przysięgi. Proszę wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną złożenie przysięgi. Obejmując woli narodu, urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmując woli narodu, urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. O dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli. O dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi to pomoże. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ekscelencje, dostojni goście. Dziękuję, że jesteście Państwo tu ze mną na tej sali. Dziękuję, że jesteście świadkami mojej prezydenckiej przysięgi. Dziękuję moim poprzednikom, panom prezydentom wybranym przez naród w demokratycznych wyborach. Ale w szczególności podziękować chciałem temu prezydentowi, którego już nie ma pośród nas. Chciałem podziękować panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Państwo może pamiętacie, że w czasie mojego wystąpienia na pierwszej konwencji, kiedy w zasadzie rozpoczynała się kampania wyborcza, wiedziałem, że kiedyś przed laty zaprowadziła mnie do niego droga mojego wychowania, mojego przygotowania uniwersyteckiego, mojego doktoratu. Zaprowadziła mnie ona do niego i wtedy obok niego dojrzewałem do polityki. Polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne, w znaczeniu dobra narodu, dobra polskiego państwa, państwa sprawiedliwego, w którym wszyscy obywatele traktowani są równo, które broni słabszych i nie musi bać się silnych. Mogę powiedzieć, że ta droga. Mogę powiedzieć, że ta droga, która wtedy się rozpoczęła, a o której mówiłem w czasie mojej kampanii, gdy spotykałem się z moimi rodakami, doprowadziła mnie dzisiaj tutaj, bo to oni wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który właśnie dziś obejmuję. Drodzy rodacy, chciałbym z tego miejsca powiedzieć jedno. Dziękując za wybór, dziękując za tą obecność, chciałem powiedzieć, że uczynię wszystko, żeby nie zawieść tych oczekiwań. Dotrzymam zobowiązań wyborczych, które składałem, choć wielu dzisiaj w to wątpi. Ale ja jestem człowiekiem niezłomnym i jestem człowiekiem wiary. Wierzę, że to możliwe i to zobowiązania do przygotowania i złożenia projektu ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, po to, żeby ulżyć najbiedniejszym. Zobowiązania do tego, aby złożyć projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pamiętam o tym. Nie zapomniałem, mimo że zostałem już wybrany na urząd prezydenta.
Nie zapominam o moich zobowiązaniach. Nad innymi będę pracował razem z Narodową Radą Rozwoju. Wierzę w to, że będę miał ku temu poparcie społeczne, ale wierzę także, że znajdę ku temu poparcie w Wysokiej Izbie. Bo Polacy mówili mi o swoich troskach, o swoich problemach, o tym, jakiej Polski by chcieli. Mówili to na moich spotkaniach, wielu ludzi do mnie przychodziło. Ja im odpowiadałem. I uczyłem się przy nich również tego, czego dzisiaj potrzebuje Polska. Uczyłem się w sposób bardzo namacalny, bo w bezpośrednim kontakcie z nimi. I chcę, proszę Państwa, dzisiaj bardzo mocno powiedzieć, jednym z podstawowych oczekiwań jest to, byśmy zaczęli odbudowywać wspólnotę. Ludzie marzą o takiej wspólnocie, jaka wśród Polaków powstała w latach 80. Dlatego mówię dzisiaj do ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie, wierzących, niewierzących. Proszę o wzajemny szacunek. Proszę o to, żebyśmy szanowali swoje prawa, oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować. Mówię o tym zwłaszcza tutaj w sali sejmowej. Mówię do polskich polityków. Mówię to także do siebie. Chciałbym, żebyśmy budowali wzajemny szacunek. Bo to szacunek musi być podstawą wspólnoty. A tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnotą, jesteśmy w stanie naprawić Polskę. A dzisiaj nie tylko Polska, ale przede wszystkim Polacy tej naprawy bardzo potrzebują i to w wielu obszarach. To służba zdrowia. To codzienny poziom życia wielu rodzin. To dzieci, których wiele dzisiaj nie dojada, zwłaszcza na obszarach wiejskich. To oni potrzebują pomocy. Państwo doskonale o tym wiecie. To młodzież, która emigrowała, bo nie widziała dla siebie szans rozwojowych w naszym kraju. Musimy dzisiaj do nich wyciągnąć rękę. Że jest na tej sali wielu polityków, którzy taką wolę mają. Wielu polityków, którzy także słuchają obywateli. Ja chcę zagwarantować dzisiaj, że będę w tym zakresie niezłomny i będę działał. I wierzę w dobre współdziałanie z rządem. Wierzę w dobre współdziałanie z Sejmem i z Senatem. Wierzę także w sprawach zewnętrznych, w dobre współdziałanie z Parlamentem Europejskim i z naszymi przedstawicielami na ważnych stanowiskach w Unii Europejskiej. Wierzę w to, że będziemy razem służyli ojczyźnie, bo ta sprawa jest dzisiaj niezwykle istotna. Będziemy służyli ojczyźnie i w przestrzeni krajowej, i w przestrzeni międzynarodowej. A w tej drugiej mamy dwa wielkie sukcesy ostatnich 26 lat. Zdobyliśmy się na wolność, weszliśmy do NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Polacy w zdecydowanej większości są z tego zadowoleni. To wielkie dzieło, które zostało dokonane, dlatego że przesunęło nas ponad. Nie tylko w tym znaczeniu symbolicznym, ale także w rzeczywistości geopolitycznym ze wschodu na zachód. Żyjemy dzisiaj w innych warunkach i w innym państwie niż przed rokiem 89. Ale polska polityka zagraniczna, która nie powinna podlegać rewolucji, to polityka zagraniczna rewolucji nie lubi. Potrzebuje dzisiaj korekty. Ta korekta to zwiększenie aktywności. Ta korekta to mówienie o naszych celach. To mówienie o naszych aspiracjach, to przedstawianie naszego punktu widzenia w sposób spokojny, ale zdecydowany i jednoznaczny. I w ten sposób powinniśmy dbać o spójność Unii Europejskiej, tak, żeby przy budowaniu tej spójności nasze sprawy także były uwzględniane. W ten sposób powinniśmy budować jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i pilnować jej, bo to jest niezwykle ważne dla Polski. A druga sprawa to bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo militarne. Najważniejsze w tym zakresie jest budowa silnej, dobrze wyposażonej polskiej armii. To ogromnie ważne zadanie na najbliższe lata, bo to podstawowa gwarancja niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa obywateli. To wielkie zadanie dla nas. Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych ma współdziałać w czasach pokoju z ministrem obrony narodowej. To współdziałanie z mojej strony będzie, ale będzie także aktywność. I wierzę w to, że będziemy mogli działać wspólnie dla dobra Rzeczypospolitej w tym zakresie.
ale na najbliższy czas. To także wzmocnienie gwarancji sojuszniczych w Sojuszu Północnoatlantyckim, którego na szczęście jesteśmy członkiem. I tutaj trzeba sprawę postawić jednoznacznie. Potrzebujemy większych gwarancji ze strony NATO. Nie tylko my jako Polska, cała Europa Środkowo-Wschodnia w obecnej sytuacji geopolitycznej, trudnej, jak Państwo doskonale wiecie. Potrzebujemy większej obecności NATO w tej części Europy, także w naszym kraju. Już podjąłem na ten temat rozmowy, bo jako prezydent elek miałem zaszczyt spotkać się ze znaczącymi przedstawicielami innych krajów, naszych sojuszników w NATO i przedstawicielami Sojuszu Północnoatlantyckiego także. I to jest dla mnie niezwykle ważne i chcę to zrealizować w ramach inicjatywy, o której już mówiłem, inicjatywy Newport Plus. Tak, aby nam to zostało zagwarantowane w sposób jednoznaczny na najbliższym szczycie sojuszu, który w 2016 roku odbędzie się w Warszawie. To wymaga wytężonej pracy na niwie dyplomatycznej, ale wierzę w to, że to także jesteśmy w stanie zrealizować. Ale polityka międzynarodowa to przede wszystkim poprawne stosunki z sąsiadami. O to trzeba niezwykle dbać. Dobre stosunki sąsiedzkie są ważne. One wzmacniają bezpieczeństwo. W tym kierunku także powinniśmy działać. Tam, gdzie sytuacja jest trudna, powinniśmy podjąć zwiększone wysiłki. Ale powinniśmy rozmawiać także z naszymi partnerami tu w Europie Środkowo-Wschodniej, na północy, od basenu Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk. Trzeba szukać tego, co wspólne. Trzeba szukać tego, co łączy, po to, żeby także w przestrzeni międzynarodowej budować wspólnotę. Dziś Polacy też tego bardzo oczekują. Dobre stosunki są gwarancją spokoju i bezpieczeństwa. Myślę, że to wielkie pragnienie wielu Polaków, jako także elementy naszego dorobku w ramach Unii Europejskiej. Powinniśmy się starać to pogłębiać i w tym zakresie nasza polityka zagraniczna także potrzebuje aktywności. To w pewnym sensie odbudowa, czy pewne odnowienie Grupy Wyszehradzkiej, ale także przyciąganie nowych partnerów, szukanie z nimi porozumienia. To zadanie na najbliższe lata. Jako prezydent Rzeczypospolitej, współdziałając z ministrem spraw zagranicznych i premierem, jak nakazuje to konstytucja, jestem gotów się tego zadania podjąć i je podejmę. Szanowni Państwo, ale polityka zagraniczna to nie tylko ta wielka, to nie tylko ta w skali europejskiej czy światowej, to także ta mniejsza polityka wobec Polaków, Polonii, wobec naszych rodaków. Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzącej. I w związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie Biuro do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Te zadania aktywnie podjąć. Można w nich wskazać kilka grup. Pierwsze to Polonia, której przedstawiciele często zajmują eksponowane stanowiska w polityce w niektórych krajach, w biznesie. Oni myślą o Polsce, czują się Polakami, chcą pomóc, ale potrzebują łączności z krajem, potrzebują tego, żeby do nich wyciągnąć rękę, potrzebują tego, żeby właśnie z nimi także współdziałać dla dobra Rzeczypospolitej. Chcę to działanie podjąć. Jest wśród nich wielu młodych ludzi. Wielu młodych Polaków, którzy urodzili się za granicą, ale o Polsce cały czas pamiętają, bo wychowano ich w polskiej tradycji. Ale to także Polacy, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na wschodzie. To także ci, którzy zostali tam bliżej. Wielu z nich chciałoby wrócić i to jest zadanie, powiedziałbym, dziejowe dla polskiego państwa. Sprawdzam. Czy jesteśmy w stanie temu podołać, żeby spełnić to wielkie marzenie wielu z nich. Ale dzisiaj trzeba ich wspierać. Trzeba ich wspierać po to, aby mogli krzewić nam polską kulturę. Trzeba wspierać ich po to, aby młodzi o Polsce nie zapominali. To wielkie zadanie państwa, to finansowe i organizacyjne. Ta pomoc jest bardzo potrzebna. W tym zakresie także będę chciał zdecydowanie działać. Ale proszę państwa, to nie tylko to. Bo przecież dzisiaj tym naszym największym problemem są wyjeżdżający od lat z Polski młodzi ludzie. Wyjeżdżający za pracą, wyjeżdżający za godnym życiem, szukający dla siebie szans. Ja wiem, że wielkim zadaniem, o którym wielokrotnie mówiłem, jest wzmocnienie polskiej gospodarki, jest podniesienie jakości życia w Polsce, jest pomoc polskim przedsiębiorcom.
żeby nie mówili, że państwo jest wobec nich opresyjne, żeby mieli więcej wolności, żeby mieli więcej swobody działania i żeby mieli wsparcie od państwa, ale takie, z którego korzystają wtedy, kiedy chcą, a nie mówili, że państwo zastawia na nich władzę. To oni mają tworzyć nowe miejsca pracy, to oni mają budować pomysły, bo to właśnie mała i średnia przedsiębiorczość jest naszym największym skarbem. Ale zanim te warunki u nas stworzymy, a nie stanie się takimi warunkami, to trzeba podtrzymywać łączność z tymi młodymi, którzy za granicę wyjechali i którzy myślą o powrocie do Polski wtedy, kiedy będą mieli tutaj taką możliwość, żeby się rozwijać, żeby wykorzystać swoją kreatywność, a także doświadczenia, które poza granicami zdobyli. Dziś wielu twórców i artystów mówi, że zostali pozostawieni, że nie mogą się zrealizować, że tworzą i nic z tego nie wynika, a czasem nie mogą tworzyć choćby ze względów finansowych, bo mają niski poziom życia. Znikają instytucje kultury, zwłaszcza w tej Polsce powiatowej, ale także i w wielkich miastach. Chciałbym, żeby przestano mówić, że Polska powiatowa jest zwijana. Dzisiaj polska kultura wymaga mecenatu, mecenatu ze strony państwa. Będzie miała z całą pewnością swojego patrona w prezydencie Rzeczypospolitej, którym dzisiaj został. Szanowni Państwo, nasz wielki rodak Jan Paweł II mówił: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają. Ja powiem tak, proszę Państwa, dzisiaj wymagają, słyszałem to przez ostatnie pół roku, na każdym kroku, wymagają od nas, wymagają od polityków. Powinniśmy być razem i powinniśmy razem służyć ludziom. To jest wielkie zadanie na najbliższe lata. Przede wszystkim dla mnie, dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale liczę na to, że będę miał państwa wsparcie. Także bo dzisiaj Polska tam często wymaga obrony, wymaga obrony jej dobrej imię. I dlatego mówiłem, że chcę stworzyć specjalną instytucję, która będzie miała obowiązek tego dobrego imienia bronić na całym świecie. Niech ona istnieje pod patronatem prezydenta i premiera i ministra spraw zagranicznych razem. Niech to będzie symbol jedności. My Polacy mamy wielką historię i nie mamy się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy być z niej dumni. Powinniśmy mówić prawdę, ale powinniśmy także walczyć o prawdę w stosunkach z naszymi sąsiadami. Bo dobre stosunki międzysąsiedzkie, międzyludzkie mogą być zbudowane tylko na prawdzie. Dlatego aktywna polityka i ja się zobowiązuję także i w tym zakresie być aktywny. Szanowni Państwo, zostałem wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Zostałem wybrany przez naród, mogę tak powiedzieć, bo w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach zdarzają mi się takie sytuacje, że podchodzą do mnie ludzie na ulicy i mówią: dzień dobry panie prezydencie, nie głosowaliśmy na pana, ale życzymy panu, żeby pan dotrzymał swoich zobowiązań, tego co pan mówił w kampanii. Kiedy to słyszę, mam poczucie, że rzeczywiście zostałem wybrany przez naród, ale mam też poczucie ogromnego zobowiązania, jakie zaciągnąłem i wielkiej odpowiedzialności. Wielokrotnie słyszałem, zwłaszcza w czasie kampanii, niemożliwe, niemożliwe, niech pan nie liczy, niemożliwe. Proszę Państwa, stoję tutaj dzisiaj przed Państwem jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele jest możliwe, jeżeli działamy razem i działamy zgodnie. Wiele jest możliwe, jeżeli wykazujemy się zrozumieniem, jeżeli jesteśmy dla siebie życzliwi. Andrzej Duda obejmuje dzisiaj urząd prezydenta Rzeczypospolitej i wierzę, że się uda. Dziękuję bardzo.